Dobra, jest nisko. Widzimy nisko. W wiarze jest fajnie, jak jest nisko, no bo jest... Szczegóły są miłe. Ale dla nas, no tak średnio. Dobra, północ, co? Czyli w tej sytuacji... Wow. Poważne odbicie w lewo. Nawet nie wiem, czy nie zaszaleć. Pa. Damy na stówę. Raz w życiu można zaszaleć, nie? Wracamy do Wisły. Tak, trzecia rzesza stawia paliwo. To jest paliwo z refundacji, które dostaliśmy. Z reparacji, przepraszam. Parak zostają w tyle wszystkie te nowoczesne samoloty, co? Widzieliście? A potraficie tak waszymi tymi? Czy z Gorzelec? Malbork już. MC, już jesteśmy nad tym. Już jesteśmy praktycznie nad morzem. Dobra, radiolatarnia na Królewiec to było jak? Nawiedzony ma dowcip po LPG. LPG można teraz tankować nad Bałtykiem. Aha! Czy jest pytanie? Nie wiem. Pewnie tak, tak? Teraz tam dopływają te wielkie tankowce. I tak dalej. 117.05. Dziękuję, Kage. Uwaga, kręcimy naszym kołem dobrej zabawy. I nie słyszymy, niczego nie słychać. Jakaś prędkość, pa. To jest pod górę, dodajmy. Mamy 200, wznosząc się z prędkością chyba 7 metrów na sekundę. Wyobrażasz sobie? 7 metrów na sekundę, mordo. Patrz, te pozostałe nowoczesne samoloty. Dobra, okej, nie, może nie do końca wszystkie, ale na pewno przez chwilę były zgaszone. Czekaj, czy to niebieskie? Okej, zaś dobiny z morzem. O. Czekaj, MCJ mówi, że miał obraz z Malborka, a audio z Gorzelca. Tuba jest bardzo dobra. Bodziokopter, czekaj, dobra, dacherek. Myślałem, że do helikopterki mam jakimś szybkim. To jest prędkość, którą chyba osiągnie helikopter. Aj, nie ma co szaleć, tak? Bo chcemy jeszcze... Paliwo kosztuje. Damy 70. To sprawi, że nam to... To nie wiem, jak zrobić, żeby tak ładnie zsynchronizować gałeczki. Że tak to ujmę. Niby się klikało na coś i one się powinny zaskoczyć. Powinny już łapać. Już kagę ci mówię. Jeszcze raz, mieliśmy mieć wybrane tak. Naw 1, to jest naw 1. Tu jest głośność, to jest komunikacyjna. I tu mamy 117.05. Pan jedynak dzielnie leci cały czas tym. Może coś się zepsuło, tak? Okej, czyli w ogóle możemy trochę już cheatować. Bo to, czego szukamy, będzie gdzieś tutaj. Tu jest woda.
pasmo, które pan Jarek zaorał, żeby mogły kontenerowce przepływać i tankowce i jakieś tam, nie wiem, wycieczkowce takie wypasione. Okay, Nowy Dwór Gdański. Dziękuję, pan Wotan. Powtórzymy. Nowy Dwór Gdański. To jest nowe pole, kępiny. Czyli lecimy tędy. Zaraz, jak lecimy tędy, czyli ani tym, ani tym. Że były kajaki nawet, super. Z Nowego Dworu jeździ Żuławska Kolej Wąskotorowa. Jezu, zawsze jak słyszałem kolej wąskotorowa jako dziecko, to brzmiało to jak jakaś cudowna technologia. Muszę w końcu teraz zbadać na trzeźwo, jakie to są rozmiary rozstawy torów. Wąskotorowa jest chyba w Bieszczadach, nie? Nigdy mi się nie udało złapać na tą kolej. Czy odwiedzimy Stutthof? Gdzie to jest? Nawet nie wiem, o czym ten. Tak, jak ładnie leci ten. Pelikanek. Czy on te nóżki ma? A pewnie musi wysunąć, żeby tak wolno lecieć. Ciekawe. No dobra, to co? Nad czym myślę? Boję się, że pan Bill Gates niestety trochę się spóźnia z aktualizacją. Może być aktualizacja Polski? Tak, Polska pana Jarka. Czekaj, na Mierzei jest stare lotnisko Luftwaffe. Na Mierzei. Co ty gadasz? Luftwaffe. Ale bardziej w stronę zachodnią, na samej Mierze. Na końcu Mierzei. Zakładam, że to jest początek, a tu jest koniec, tak? Wszystko, co ma swój początek, ma swój koniec. To? Luftwaffe, Airbase Neutriev, super. Wspaniała przygoda, dobra, dziękuję za informację. Rozstaw standardowy jest dla Spuszczos, to jest 1435 mm, a wąskotorowych górnośląskich 75. Wspaniała wąska kolej. Kurde. Tak, dokładnie, półprosta ma początek i nie ma końca. Jezu, teraz tak, czemu? A, bo wciśnięty prawie klawisz myszy. Znowu mnie posuwało po kabinie. Lecimy z północnej strony, czy ze wschodniej? Z południowej, przepraszam. Tej Mierzei. Od strony lądu, czy od strony wspaniałego Bałtyku? I punkt obrony, przed nim jest punkt obrony rosyjskiej. Więc nie działa, nie wiem czemu, niestety ten Wichajster. 117 i 05 powinno wskazywać. Polecimy od strony wód śródlądowych, bo będziemy mieć łatwiej na jakiś widok zewnętrzny. Przekopu nie widać, tak? Wszystko jest niestety... Tak? Sprawiają wielką przykrość panu Jarkowi, który zakładam też sobie lubi polatać w Flight Simulatorze. Tam coś niby jest, ale... Tak? A dziwię się, że ten, na przykład Jarek mógłby zafundować to zamiast tego gry szyfrów, mógłby zrobić darmową aktualizację Polska. Żeby właśnie były Jezuski, wszystkie i tak dalej. To by było super, tak? Tylko trzeba w dobę, zwolnię trochę. Zwalniamy na 60, hehe, 9. A zamiast 500 plusa, zamiast 500 plusa mielibyśmy Star Citizena już. Polskiego. Gwiezdny obywatel. G.O. Tak, sim update, Polska wstaje z kolan. Kurde, nie, może jest takie wąskie to.
kurde, tutaj sobie ludzie mieszkają normalnie? Mają spokój, ciszę i teraz kontenerowce oczywiście, ale do tej pory mieli komforcik. Na tej Mierzei jest duży ruch w ogóle? W sensie turystyczny? Czy warto tam przyjechać? Jest spokój? Czy jest tak samo jak w tych wszystkich innych miejscowościach? No tak, Gwiezdny Towarzysz, bardzo ładne, oj. Czekaj, to co OPN napisał, to jakieś hipsterskie koleje. Najpopularniejsze jest 750 mm. Wąskotorówki korzystane były jako transport do fabryk. I ruskie mieli 800 albo metr, dziękuję. Czyli mi te milimetry, mi o ogólną skalę chodziło, okej? Okay? Czyli dwa razy węższe niż normalna kolej. W sumie czemu, to było tańsze w produkcji? Kurde, teraz po co wynaleziono kolej tego typu? Ty, chyba w jakiejś chmurze znowu lecę. Czyli tak jak na Helu jest jedna droga. Ale ten, ale czy to sprawia... Wracając tutaj teraz do tego, czy warto jechać na wakacje? To jest jakaś cisza, spokój, czy też wszyscy Polacy tutaj przyjeżdżają? Jakaś woda jest gorsza? Nie wiem. Zaraz od... Jest zajebiście, mówi pan wypadający. Warto, jak wioskę znajdziesz. Michaj, wszyscy przyjeżdżają tutaj. Szkoda. Szkoda, że nie ma tego. Czekaj, bo ruch morski powinien być. Powinniśmy widzieć te wszystkie królowe Marie i tak dalej, Queen Mary pływające, Titaniki i te inne statki oceaniczne. Szkoda, one pewnie... Bo może jest zaktualizowany ruch jakiś morski, który dzięki temu kanałowi teraz dochodzi do Elbląga. Jest Bruin. Wracając do kolei, więc jest tak, wąskotorowa tańsza, szybsza do podbicia, lżejsza, wąskotorówki były busy. Jak dobry staw. Czekaj, Spartan był za dzieciaka na wakacjach w Piaskach i było fajnie. Dużo dzików, to jest marzenie. Dziki są spoko. Tak, dziki. Jak byłem nad morzem jako dziecko, też pamiętam, że były dziki. Słyszałem legendy. Słyszałem, znaczy była propaganda, że dzik jest zły. Dzik jest spoko w sumie, no ale rozumiem, że jest zły. No, nie ma co się z nim znowu ten przyjaźnić. D77, to jest ten, jak to się nazywa? Tak, poznaję po kolorze, pelikan. Teraz tak, nie chwyta niestety cały czas radiostacja. Może się zepsuło, to jest stary samolot. Czekaj. Kolej wąskotorowa to jest bus dostawczy. W porównaniu do tira. Tańszy i wiedzie na gorszą drogę. To porównanie z tirem jest niebezpieczne, bo jest hasło tiry na tory. Czy jakby dać tira na tory wąskotorowe? Jest ścieżka rowerowa. Mierzeja, co? Ciekawe, może tam jest tania ryba na przykład. Bo ryba powinna być, nie? Coś, dajmy cheaty, coś buczy, ale to chyba tak samo jest kolejny Junkers. Nie, to były silniki odrzutowe. Dobra, wracając. Tu coś się dzieje. Co tu zrobili? Czekaj, nie da się tira na wąskotorowe. Rozstęp jest jak dla normalnej platformy kolejowej. A to nie da się tak, że będzie wystawało? Już to jest granica. A. Granica już, tak? Dobra. Teraz tak, powtórzmy trasę. Za granicą... Podstawa radaru Würzburg. Ładne chmury jeszcze. Google duże chmury wyczyściło, ale widzę, że nie wszystkie.
Potem będzie... O, tu jest jakieś ciekawe. Jest tak, twierdza Piława, lecimy, lecimy, lecimy. Wtem... A dobra, potem musimy to odbić, no. I teraz tak, gdzie był port lotniczy? Gdybym był portem lotniczym... Czeski, tutaj. Dobra, Kotielnikowo. Aha, i teraz tak, tajna baza lotnicza Luftwaffe. Zobaczmy, kto miał dziadka odpowiedniego. Czekaj, Wotan mówi, że nie działa WOR. Dobra, dziękuję, Wotan. Czyli Bill Gates zakłóca nam. Albo jakaś akcja jest... No tam, no, tam są jakieś działania, tak? Może nie tylko mosty rozwalają, ale... Może już tego lotniska nie ma. Okej, okay. Powiedzcie, że lecę w chmurzach, jakichś patałach. Zejdziemy trochę niżej, ale nie jakoś super nisko. Czyli tak, co będziemy w najbliższym czasie ustawiać? Już se przygotuję, bo tak, to wszystko wycentrujemy. A tylko bym sobie... ...upoprawił na przyszłość, to jest co? Klapy nachylenie, pochylenie klapy. Będziemy klapy od tego wywać. Ale to za chwilkę. Jaki zasięg mają wieże radiolokacyjne? Super pytanie, Ominus, nie wiem. Czy to jest piekło? Nie. To jest ta druga, to jest to, gdzie Jarek tam kopał niedawno wielki kanał. Minęliśmy to. Niestety Bill Gates, jak zawsze, pluje Jarkowi w oczy i nie widać tego. No, ale co zrobić? Bur... tak, był temat bursztynu, zapomniałem o tym. Mieliśmy dostać każdy po kilka kryształków, nie? Nie było tak mówione? Ty, chyba obiecał, że każdy Polak dostanie po jakimś bursztynku. Czekaj, kolega mówi, że w Krakowie jest atak maczetami na pętli na ruczaju. Jak jest Jay, to niech się tym zajmie, ona bliżej teraz. Ja się muszę przypomnieć, bo obiecał, że dostaniemy trochę kryształków. No niestety, nie działają te. Ty, bunkry są chyba, nie? Ciekawe, co tam mają. Jakieś posiadłości fajne, tak przyjemnie tutaj jest. Blacker mówi, że 11:30 jest na Litwie. Aż trudno, już lecimy w takim razie orientacja typowa optyczna, wizualna. Teraz tak, ta tajna baza niemieckich samolocików. Zobaczmy na mapie, to może być to. Chyba, że zarosło. To jest chyba to. Gdybym był, to bym tak zrobił właśnie w tym miejscu. Bardzo ładna baza. Jakim cudem tak wolno leciał do... Leciał, musiał gdzieś do tyłu. To jest pan Marian, dzień dobry. Kończymy już, w sensie, że już dolatujemy. Plan się udał, tak? Lecimy w ramach referendum przyłączenia... Królewca do prawowitych właścicieli z Czech. Widzieliśmy Pragę, wspaniałe historyczne miasto. Rzeczy po drodze. Nie lecieliśmy tym słynnym kanałem, z tym eksterytorialną autostradą, czy tam było planowane. Chyba kanał jednak. Więc na razie ten... krajoznawczo, przypominawczo, jak to w Polsce i Królewiec. Czekaj, Madgaj mówi, że jest takie ciasto królewiec przekładany z kremem. Jaki smak kremu jest? Na czym stanęła społecznościowa Trackmania? Witaj, Silnari. Trackmania nie działa.
A, to był rurociąg nawet. Dziękuję, nawiedzony. Dobra. Jaki ładny... Super pytanie. Czemu tu jest piasek, a tu jest dziadostwo? Pewnie najgorsze jest to, że ludzie dobrzy z geografii i geologii pewnie wiedzą. Fale, co? Ale... Czy są ciekawe premiery? Jednak wytrzymasz chwilkę, zaraz ten, zaraz ci pokażę, co będzie. W październiku. Tu jest to wspaniałe lotnisko, chłopaki pewnie je przetestują. Czekaj, piasek jest od fali morza, a od jeziora bagno jest... Dziękuję, nawiedzony, dobra, super. Super, dziękuję panu Lex tak samo. Czy są wodoloty? W sensie prawdziwe wodoloty? Takie jak ten, kaspijski potwór morski? W sumie czemu nie? Czy samoloty, które startują na wodzie? Junkers też ma na przykład pływaki, jakby co. Nie pomyślałem o tym zawsze, żeby dać płozy i pływaki. Kurde, zapominam. Okej, okay, tutaj jest, tutaj wpada woda. To nie jest to, co Jarek zrobił niestety. Kurczę, w sumie nie znam geologii i geografii tam. To jest naturalne, czy to zrobił na przykład akwarelista ubotami, jak przepływały? Jezu, akwarelista chciał zrobić w ogóle tajną bazę ubotów. Ona chyba jest częściowo gotowa. Na Mazurach Polaką. Jakieś kosmosy, strasznie miły człowiek. Kurde. Dobra, czyli tak. Ta baza tu. I czy ta baza nam nie wskazuje kierunku, w którym mamy lecieć? Czekaj, Zielona Ameryka. Moment, moment. No dobra, jest to. I ta baza wskazuje nam idealnie, jak w tym, w Indiana Jonesie, tak? Baza niemiecka wskaże ci lotnisko czeskie w Królewcu. To nie ma przypadków, są tylko znaki. Czekaj, mierzeja odżynia słoną wodę od słodkiej. Ciekawe. Ty, MC, bardzo ładne ciasto to jest, ten królewiec. Czekaj, że kajadłem, że aerolitarnia zaczęła działać. Ty, faktycznie. Może mają tam słaby prąd teraz, nie? Czy coś takiego. Super, dobra. To sprawdzimy tą teorię. Zejdziemy sobie niziutko. Tylko nie przeginać, tak? Chyba przegiąłem. I powinniśmy przeciąć pod kątem prostym. Uwaga. Tak. Fantastycznie. Z geometrią przez niemieckie lotniska. Ale to jest fajna maszyna. Pa jak chodzi. Dobra, jeszcze troszkę nad wodą. Fajna ta mierzeja. Myślałem, że taki syf zawsze, a bardzo mi się podoba. Jak już będzie czeska, to będziemy to odwiedzali. Na pewno tam przyjadę na wakacje. Czekaj, w Królewcu jest słaby prąd, muszą z Pragi dostarczać. Czesi mają też elektrownię taką fajną, nie? Która bierze magiczny prąd z... ten... z jakichś tam izotopów, nie? Dobra, i się ustawiamy. To fajne życie musi być, tak patrzę. Woda, jak Wenecja, tylko ładniejsza. Patrz, pociągi są nawet. Jakby ciuchcia jeździła przez całą mierzeję. Czekaj, przed tym nad policją wojskowym. Ale to... Pamiętaj, za tydzień teraz papież mówi, tak, że szczekanie samolotów makuły wkurzyło Putina, ale my za tydzień powiemy mu, że nieprawda, bo dlatego to jest zrobione, tak? Potem lecimy do tego, do Watykanu, by wytłumaczyć, że my nie szczekaliśmy. Fajnie tutaj. Czekaj, Piotrkowi się VR rozładował. Ty, Piotrek, jak ten, dobrze ci działa VR teraz w ogóle? Czym do Watykanu lecimy?
Kurde, właśnie myślałem o tym samolocie. Ale zobaczymy jeszcze. Czy na 2 dni jest rozbity lot? Jest pierwszy, jest Alpy. Zaraz popowiem o tym. Czy będziemy z Królewca lecieć? Z Wadowic. W sumie fajnie, fajnie tutaj, podoba mi się. Tak. Niech to już będzie czeski. Mogę się przesunąć trochę do okienka? O, dziękuję. Dobra, no niestety, no to co? Czy wyżej? Czy da się załadować samolot kremówkami? Właśnie to jest dobry motyw identyfikacji. Czy to jest przez VR? Nie, czy VR bardzo źle działa. Jezu, Piotrek też wyłączył DLSS-a. Dobra, dziękuję Piotrek za potwierdzenie. Ale to dosłownie, była ta szybka aktualizacja, gdzie włączyli DLSS. W pierwszej było źle, w drugiej było super i teraz jest tragicznie. I mi się wydaje, że to nie jest przypadek. To jest Nvidia, która chce, żebyśmy sobie ulepszyli karty za jedyne 9000 zł. Ile kosztuje teraz Xbox Series S? Z 1000 zł? 800? Znaczy teraz drożej, ale nie pamiętam, Bill Gates jakąś taką niską cenę relatywnie dał. I ta nowa karta jest większa od tego Xboxa i kosztuje 1500 już. A, na promocji za 800. Dajmy, że jest 1000. Nie dość, że karta jest większa, to mam sobie 9 takich Xboxów kupić. Masakra. No dobra, gdzieś tam jest Królewiec. Tak? Kiedyś, bracie Czechu, to wszystko będzie twoje. Było już twoje, ale będzie znowu twoje, o. Poróbmy zdjęcia kolegą. Trzydzieści klatek. Czekaj, Radio Latarnia jest nacisko na północ. Dziękuję pan Blackbird, już sprawdzamy. Więc na co się porywamy w tym momencie? Lotnisko na pół... No! Tak? To jest Królewiec. To jest północ. Chyba, że jeszcze gdzieś jest dalej, ale to brzmi ok. Czy na Xboxie się nie pogra w VR? Teraz się nigdzie nie pogra w VR, bo jest... Wszystko zepsuli. Build z Jensenem. Port ładny mają. Kurde, fajnie, tu patrz, takie drzewka sobie rosną na środku wody. Tylko to. Co to za linia? Czy to jest linia Billa Gatesa? Czy tam faktycznie jest taka linia przez całą wodę? Wielki wodospad? Ciekawe. Rurociąg? No właśnie. Południk. Aha. Czy to się zgadza z wykresem? Tak, to prawdopodobnie jest to. Dobra, teraz tak, ocenimy jak to... Czy to elegancko wbiega? Dobra, to cóż, trochę freestyle'owo już. Wygląda jak coś w stylu lotniska, to może nie być to. Wygląda jak glitch, ta gra nie ma błędu. Nawiedzony mówi, że karta Asus Strix jest duża jak PS5. Wiem, widziałem, to jest nawet... Ej, da się wielkość wybaczyć, ale cena... Gdyby to kosztowało 2 razy mniej... Nie, gdyby to kosztowało tyle co 970, czyli w granicach 1300 zł,
To mogłoby być duży, tak? Ale jest tragedia. Tu coś się dzieje ciekawego. Kurczę. Może jakieś dziecko zrobiło tamę sobie z kamyczków, taką małą? Był nasyp kolejowy kiedyś? Linia węgla, tak. Bardzo ładny wizl. Niestety troszeczkę tak poleciałem za wysoko jak ten gość z mitologii. I chmurki zaczęły zasłaniać. Więc tak, temperatury mamy dobre. Kierunki są wspaniałe. Radio latarnia działa. Prędkości wspaniałe. Że karty w cenie auta. Nie, to od dawna jest tragedia, tylko teraz już przegiął. Nawet byłoby to zrozumiałe, gdyby nie pierdzielił głupot Jensen, że tak, że karty nie stanieją. Tylko tak, Intel zrobił te karty i nie działają. W sensie dosłownie z tego, co widzę, bo... Chyba się w Battlefielda najnowszego nie pogla i tak dalej. Sterowniki nie śmigają. Nawet nie pytałem, jak jest na Linuxie z tymi kartami. Że nie działa, ale za to tanio. Relatywnie, tak. Ceny nie są super tragiczne. Ładny samolocik, patrzcie. Dobra, i to jest to. Dawne czeskie miasto. Starożytnych Czechów. Fajne, pewnie teraz trochę jest zasyfione, bo tam mieszkają Rosjanie, ale... Wszystko da się posprzątać, tak? Pieniądze z Unii plus ten i będzie spoko. Akurat, żeby przyjechać tutaj na wakacje. Czy dzisiaj tylko to? Zaraz zobaczę. Wylądujemy i pomyślimy. Budynek na pasie startowym jest? Wszystko jest możliwe. Mi się wydaje, że to jest akurat realistyczne. Okej, czyli tak. Jak my lecimy w kierunku wschodnim... No, nawet północno lekko. To się zgadza, gdzie jest lokalizacja lotniska. Strasznie ładna jest ta linia brzegowa tutaj, że wchodzi sobie ta woda, porciki, tutaj kolejka. Oni chyba już zaczęli przysiadać do kolejek, że pociągi jeździły też. Po latach. Plany wyglądają bardzo fajnie w stosunku do tej gry. Niby rusza wsparcie obsługi DirectX 12. Zobaczymy. Pewnie na Vulkana plują, bo im Bill Gates nie pozwoli, ale... Aż zobaczę, czy ten... Czy społeczność przegłosowała w ogóle Vulkanika? Ile dajemy temu królewcowi w skali miast? 7 na 10? Takie całkiem spoko miasto, okej, okay, nie? No. W sensie miast w tym... Zakładam, że te klocki to jest ten... Prezent od ruskich, tak? Że lepsze od Krakowa, o, fajnie. Że nie ma patodeweloperki. W Rosji nie ma, w Rosji jest sama patodeweloperka przecież. Dobra, gdybym był teraz lotniskiem. Gdzieś tam... O, świeci się, dobra. Znaczy, nasi się świecą, tak? Jest pan Wotan. Zaraz, zaraz. W tej grze są przegięte światła lotniska, ale widzę, że na razie nic się nie przegina.
No nic, dobra. Zobaczmy jak ta... O Boże, aż mi obróciło. Obróciło, bo to jest sterowanie dziwne. I tak, kursik na te, na lotnisko i gdzieś przed nami powinno być. Że nie ma rynku tutaj? Pewnie coś jest, to nie jest nowe miasto. Jest jakiś stos pod jakiś supermarket jest pewnie. Co mają w Rosji zamiast żabki? Jest jakaś rosyjska, nie wiem, Baba Jaszka, coś takiego? Pewnie mają coś takiego. Że Tesco już nie, prędzej jakiś francuski, Decathlonki pewnie mają, Carrefoury i tak dalej teraz. Matrioszka jest, okej. Okay. 90 stopni w lewo. Czemu mnie okłamuje w takim razie ten? Czy zaczął, on przestał działać? Ty, moment. Nie no, działa, dobra. Kieruje mnie na coś, co jest tam. Nadal mają Carrefoury, bo chyba pan Francuz cały czas współpracuje z panem. Czy coś się zmieniło? Bo żeby nie było, że szkaluje teraz niepotrzebnie. Gerardo Depardieu i przyjaciół. Tak, zielona jaropucha. Tak, i oszony powinni mieć. Czekaj. Lardy teraz na pasażerskie. No, super, lecimy na pasażerski. Tak, tam coś jest. Tak, przecież my jesteśmy pacyfistycznym lotem. Tak. Niemieckich samolotów z okresu II wojny światowej. Czy radio latarnia nas okłamie? No, mam nadzieję, że nie. Tak, jesteśmy tu pierwszy raz. Załóżmy, że kończy się paliwo. I co? I masz tylko radio latarnię i szukasz lotnisk. Oczywiście korzystasz z komunikacji. Załóżmy, że zepsuła się oczywiście radiostacja. Ale mamy mapę. Byliśmy tu. Ty, jest coś, dobra. Port lotniczy Królewiec. Okej. Okay. I on jest... Moment. No okej, okay, prawie nad wodą. To może być to... Na chwilę cheaty. No, paliwa mnóstwo. Komforcik. Elegancka szyb... To jest to, nie? Tak. Gdybym był lotniskiem, tak bym wyglądał. To odkąd nadlatujemy? Z zachodu? Chyba tak. Czy wydajność tych kart jest adekwatna do ceny? Ciężko powiedzieć, poczekamy na jakieś wyniki. Na razie wydaje się, że jest adekwatna. Nie jest adekwatna. Dobra, szanujmy się. Za tę cenę to powinniśmy mieć jakieś 15 komputerów sprzężonych w jakiś klajster i tyle. A nie jakieś takie bzdury. Nie, to nie możemy tego normalizować. Taka patologia to jest coś normalnego. Jezu, litości. To jest dobijanie, to jest adekwatna dla kopaczy bitcoinów, o. Dziękujemy Panu Bogu za tego, za pana Gabe'a, który chociaż robi jakiegoś komputerka dla ludu, tak? Bo tak by była tragedia. Że jest jeszcze Apple, tak, dokładnie. O,
odejdziemy troszeczkę. Trzeba w końcu poczuć, jakie są zasady podejść. Bo na stówę nie robimy tego zgodnie z zasadami. W sensie nawet nie mówię o korytarzach powietrznych, tylko żeby ładnie Mosbel chyba ogarnia, polecimy za nim. Tak? Ustawimy się klapusie i... czy po lądowaniu, czy przerwa do poniedziałku? Coś na chwilę jeszcze pogramy. A nie jestem pewien, raczej plany rozpiszemy. Najgorsze, że tak, nie pamiętam, którym się napadzie regulowało klapuncie. Bo byśmy puścili klapy sobie, a tak muszę się tak odchylić to. Potem przejść na ten i nie pamiętam, którym się sterowało przepustnicą. Ale chyba jakiś AB, w sumie zobaczmy. O, dobra. Czy teraz się wyregulowała i mamy coś z rzędu 7, super. Że ładna pogoda. Tak, udała nam się pogoda, nie? Czy pytanie, czy wszyscy mają ładną pogodę? Czy ktoś zgłasza jakieś ten? Dobra, ja sobie zrobię ostry zwrot. Bo mogę. Pa jak on ostro zawraca. Pa jak wspaniale. I co? Dobrze, żeśmy się usta... O, jest... Nie. Dobra. I teraz zaczynają się cyrki. Muszę tak, puścić stery. Trochę obniżymy ten. Chyba 50%. Muszę teraz zejść z fotela. Zacząć klęcić. Krapy na pełną. Aż poderwało, super. Dobra. F-18 NASA powinna poradzić z tym lądowaniem. Jest Gregif, bardzo ładnie podchodzi. I kulturka. Gdzieś się ustawimy w jednym miejscu. I wylądujemy na asfalcie kulturalnie. Jaki w ogóle numer? Podwozie powinno być. Jeśli nic się nie stało podczas lotu, no to kulturalnie sobie ten... Pod nami samolociki. Tak, dokładnie. Hamulec jest pod obok kierownicy. Tak, to wygląda jak kierownica ten wolant, nie? Więc możemy takiego terminu używać. Nie widzę, jak zmniejszyłem bardzo. Okay, muszę widzieć ten. Zwolnimy, żeby nie wjechać w pupę panu Junkeresowi. Ale klapki ładnie robią, ładnie. Prędkość elegancka, stóweczka. Jest, jak pięknie podchodzimy. Za wysoko niestety, tutaj zrypałem.
coś małego tutaj, ten, spokojnie, nic się nie stanie. I pasa powinno starczyć dla wszystkich. Okej, jedynak troszkę ten, spokojnie. Przelecimy nad nim. To jest kawał dobrego samolotu. BHP 100%, jak widzicie. I gładziutko, nawet nie poczujemy. A! Super. Kółeczka robią pik, pik. I zostawimy się tutaj, że po lewej stronie. Tak. Tu jest ładne takie miejsce. Drzewka jakieś, bo to nie spodziewamy się jakichś fajnych rzeczy. Okej, dobra, zaciągam ręczny na kółeczkach. Powolutku, powolutku. Niech sobie tam silniczki jeszcze chodzą, żeby nie zgasł. Na ile jesteś w procentach? Próbmy zdjęcia do albumu. Czy teraz tak, jedna ważna rzecz, której nie wiem, to jest wyłączenie overlayów. A pokaz to jest dronek? Jezu, pokaz to jest jakieś hipsterskie. Smartcam, tryb zbliżenia. W niektórym się wyłącza. Jesteśmy, tak? Udało się wylądować, tak? Więc uczciliśmy wyniki referendum. Silnik nie chce trochę pochodzić zawsze po takiej drodze, nie? Tak się tam mówiło w samochodzie. Tak, ładnie się kręcą. Tak, schłodzić turbiny. Właśnie, dziękuję Papa Sambawa. Tego nie ma. Jest tak, z altem będę mógł zmieniać. Nie, to z kontroli, kto jest alt. Była gdzieś jeszcze kamerka. Zewnętrzna, smartcam, tryb przybliżenia ręczny, poziom przybliżenia, cele kamery. Pokaz, tryb śledzenia drona. Ogniskowa, czemu jest obrót? Widok z drona. Czemu jest zablokowany? Ty, nie działa w ogóle. Trochę działa. Jest tylko jeden problem. Obróciło. Ale... Szybkość obrotu? Nie. Dziobem do ziemi... Czekaj. O, dobra. Dobra, na chwilkę to ten. O, okej. Którym się wzbijamy dronką. Spacją. Jeszcze brakuje mi jednego tego, ale... Plus minus? Nie, plus minus to zbliżonko. Page up, page down, home ten. Z home mnie przywrócił na ojczyzny łono. Nie wiem, którym podnieść wysokość sobie. Chyba, że spojrzę w górę. Podlecę. Nie, nie potrafię. Bandroida wytegował, to połącz się jeszcze raz, tak? To nic się nie dzieje. To teraz tak, nie wiem, którym dać do góry. Plus, minus zbliża. Minus ten oddala. Byśmy strzelili jakieś takie ładne zdjęcie z wąskiego obiektywu. Kółkiem myszki. Nie.
Kurde, tylko jak było troszkę wyżej. Spacyjka resetuje. CZXR. Niestety, całe życie w VR-ze i teraz człowiek nie wie. O. Teraz w ogóle przestało mi działać. Tak, sterowania nie mam. A, super. Halo, daj normalnie. Strzałkami też nie działa jak coś. Jakieś ładne zdjęcia. Pokaz. To jest to. To nagle rarem. Coś było zablokowane. Tryb ogniskowania. Ogniskowanie. Nie ogniskuję. Poziom przybliżenia to sobie sterowałem. Szybkość drona. Szybkość obrotu. Swobodna i nieruchoma. Widok z drona. I to jest to. Resetuj pozycję, daje nas za nami. Przestały działać kompletnie wszystkie strzałki. Nic a nic. Ciekawe. Czy nie ma narzędzi do screenshotów? Nie. Był jakiś Ansel, ale to wiesz, to jest tylko po to, żebyś kupił nową kartę. Jak kupisz to Nvidia, to wycofuję. Dobra, to tak. Pożegnamy się papiesko ze środka, pomachamy. Tak. O, w środku mogę chodzić, ciekawe. Niestety trzeba zgasić silniczek, kurde, jak smutno. Aż sobie chyba na chwilkę wyłączę widok, bo jestem niestety w tym. Więc tak, dziękujemy wszystkim tu obecnym, którzy wzięli udział w akcji z uwagi na szczytny cel. Przeciwobłożenie wahania nie była włączona, dlatego nie leciałem wysoko. Autopilot wyłączony. Oświetlenie, zatrzymanie awaryjne autopilota to nie trzeba. Przepustnica robi cyk. Hamulce włączone. No i gasimy. Alt F1, Alt F2, Alt Z włącza. Ja powyłączałem, te skróty mnie denerwowały jak coś. Jak coś to się powtórzy. No i co? Sayonara. Jak tylko gaśnie silniczek. Jezu, nawet tego nie będziemy z tej strony. Powinno uśpić wszystko. Ha, w ogóle pompa jest też tutaj. A, myślałem, że jest bardziej z innej strony. Ty nie chce zgasnąć. Solidny samolot. Przepustnica, a z nami mieszankę, o. To go tak na hama zdusimy. Dobra, 3.30, tak. Aha, model z 39 jest w ogóle, przepraszam. To nie jest ten stary, to jest całkowicie, to jest zmodernizowany, luksusowy samolot. Przylot WMKK z RKPR-u wystartowaliśmy. Jeden dzień, zero nocy. Tak do portfolio. I 9 października, całkiem ładna akcja. I co, wyszło co do minuty? Wyszło super. Spokojnie, bez żadnych awarii. Pierwsze odpalenie według instrukcji, dużo błędów, dużo cheatów, tak, bo korzystaliśmy z mapy zewnętrznej. VR nie działa. Tak, dzięki wszystkim. Jak ktoś ma mapę lotu, ktoś nagrywał, to z chęcią rzucił okiem, jak to się ten, jak to wyszło. I na razie tyle. Kurde, no niedziela jest tym tematem, tylko teraz jesteśmy czysto skazani na co. Więc tak. Wyczyść wynik. Jaki jest temat
na przyszły tydzień ewentualnie, na stówek dwudniowy, czymkolwiek byśmy nie lecieli. Miejscowość, zaraz, gdzie narodził się największy Polak? Zaraz wam pokażę. Nie Maków, nie Zembrzyce, nie Muchasz, ale jak jest Muchasz, jest. Patrz. Stąd. Tak, i trzeba przypomnieć, bo to 16 to nie jest przypadkowa data. Tu jest stare takie miasto i gdzieś tutaj w mieście jest wielki schron z tajemnicami świata. O tym pisał Dan Brown. I było w grze Assassin's Creed. Są tam lasery, jabłka Edenu i tak dalej. Moment, moment. Panteonik, Koloseum. Nie. Zaraz, zaraz. Boże. Gdzie on to widać? Na północ bardziej? Przepraszam. Zaraz, zaraz, zaraz. Przy rzece. Gdzieś płyniemy rzeką. Jakiś prenatal jest. To. Willa taka. Willa siaka. Ten plac. To nie jest ten plac, co? Dobra. Są dwa takie szczery, takie same. Sekundę, sekundę. Jezu, sorry. Totalnie. To gdzieś tu musiało być, nie? I po lewej stronie rzeki. Dobra, dobra, moment, moment, moment. Jezu, nie mogę tego namierzyć zupełnie. Taki domek. Tu. Dobra, jest. Sorry. 1000 kilometrów. Czyli 2,5 razy więcej niż dziś. Nie! 1,5 razy tyle, co dziś. Dzisiaj zrobiliśmy 600 coś, prawie 700, nie? Mogę sobie to powtórzyć. Nie ma tragedii, ale no, nie lecimy prosto. Bo tutaj są nudy. Nie żeby ten... Zobaczmy, jak tam jest. Gdzie jest tam podziemna skarbnica? Mają tam UFO z tego... Z strefy 51, z Roswell, wrak z Rosji i tak dalej. Tam jest wszystko. Wszystkie tajemnice tam siedzą. Więc rozbiłoby się na dwie. Pierwsze, piękny lot w góry. I można by czymś szybszym. I potem jakiś romantyczny z północy Włoch przylot, tak? Jakieś pizzę, coś takiego. Pizzę bym sobie kupił do streama. To byłoby zajebiste. Wiedeń, co? No, coś tutaj oryginalnego wymyślić. Lećmy czymś szybszym. To jest krajoznawcze. To w VR-ze jest bardzo romantyczne. Ludzie latają Cessnami. My tu się ten, a Cessna 152, to jest co drugi wpis na Reddicie. Odpalmy na chwilę, żeby zobaczyć, jakie samoloty są na tym kompie. Jakiś fajny samolot. Nie za szybki, nie za wolny, ładny widok. Może jakiś związany z tematem. Więc pierwszy dzień więcej, tak? Proszę to na chwilę usunąć. I drugiego dnia już na spokojnie tylko wystartować sobie gdzieś z jakiejś bazy w górach. Zmierzę odległość i wylądować tu bardzo ogólnie. I w drugiej, a też dużo, no właśnie, 500. Piotrek wkleja, czekaj, ten jest słodki. Co to jest za samolocik? Niech to się ten... Czy to jest Edmonton? Moment. Jakie góry mają fajne. Nie, to jest ten, Boże, przecież to jest ten taki wodospad, co mają, podzielili się ze Stanami.